Witajcie. O, jeszcze mi się tu nie do końca załadowało. Witajcie w kolejnym odcinku takiego tam za Minecraftem. Tym razem, jak widzicie, jestem w netherze. W pełnym oprzyrządowaniu. Z kompletem narzędzi. Gdyż zamierzam zdobyć... ognisty proszek z Blaze'a. Nie wiem, jak ten potwór w sumie po polsku się nazywa. Pewnie coś w stylu, nie wiem, płomień? Nie płomień. No, ale na pewno coś w tym stylu. No, chcę do mojej wieży magicznej sobie właśnie... zdobyć... no właśnie ten proszek, żeby stworzyć... w zasadzie nie proszek. Różdżkę Blaze'a bodajże. Ognistą różdżkę. Żeby mógł stworzyć ten... statyw do ważenia mikstur. Czyli stół alchemiczny w zasadzie. Miałem obsydian i diamenty, dlatego byłem w stanie sobie już stworzyć stół do zaklinania i bardzo fajnie wygląda. Myślałem nawet, żeby te podstawki jakby pod książki zastąpić tym, bo wygląda to dużo lepiej niż no niż to, co ja tam zrobiłem jako podstawki. No i ma rzeczywiście na sobie książki. Ale dwa diamenty na każdy to jest niestety nieco za drogo na mnie. Nie stać mnie na takie zbytki. No dobra, ja tutaj szukam jakiejś fortecy. Oddaliłem się już dobry kawał od... A co to jest? A, chyba tylko wiszący klocek. Myślałem, że to jakiś spawner. Oddaliłem się już dosyć daleko od teleportu. I nadal nie widzę żadnych twierdz, więc mam nadzieję, że uda mi się tu jakoś coś znaleźć i nic mnie nie zabije, bo... No, szkoda mi tego. To wprawdzie tylko jest żelazne, ale... O. No ale jednak. Dobra, jedno zostawimy. No i na razie największy problem to dla mnie przechodzenie przez te... Czyżby tam coś było? No cóż, muszę sprawdzić. Kto nie sprawdza, to nie ma. No ale obawiam się, że tym razem poszukiwanie twierdzy... Znaczy ogólnie, że tym razem... Zadanie, które sobie przed sobą postawiłem w odcinku, jest długie, mozolne. I dlatego prawdopodobnie zaraz przestanę nagrywać. I dopiero jak znajdę twierdzę, to kontynuuję. No a tymczasem włączyła mi się muzyczka, więc wiem, że nie mam czego się bać. Wprawdzie nie widziałem zbyt dużo twierdz. Chyba tylko gdzieś w jedną... jakiś filmik czy jakiś screen widziałem z jedną twierdzą. To chyba jest twierdza. Jakby inny materiał niż ten obok. Przy okazji możecie podziwiać zombie pigmena na pierwszym planie. Dobra, jak się tam dostać? Najłatwiej. Tam niby jest połączenie, ale tu wszystko jest takie strome, zanim ja tam wejdę. Chyba po prostu zrobię sobie tu schodki. Nie spychaj mnie. Do lawy chcesz mnie wrzucić? Także... jednak poszło lepiej niż się spodziewałem. Ja tutaj wykopię trochę... netherraka. I... zobaczymy się, jak stworzysz te schody. A, już jest Minecraft wersji 1.0, jak widzicie. Mapa już, plugin mapy już jest zaktualizowany, chociaż akurat w netherze niezbyt wiele widać z tego pluginu. Plugin moda. No ale niestety... Elemental Creepers, czyli Creeper żywiołów, jeszcze nie są dostępne na wersji 1.0. Ale sądzę, że autor prędzej czy później zaktualizuje swojego moda i Creeper również się tu pojawią. Bo nie wiem, czy wiecie, ale... jeden z creeperów, bodajże creeper magmowy, występował tylko w netherze w tym modzie i nie miałem okazji go wcześniej spotkać. No to do zobaczenia za chwilę. Nagrałem jeszcze ten tutaj króciutki filmik zbudowania schodów do twierdzy. No jak widzicie, wygląda to dosyć ciekawie, tym bardziej, że cały czas muszę patrzeć w dół. No i rzeczywiście, mam takie wrażenie, jakbym cały czas balansował na krawędzi. No i w zasadzie tyle.
No widzimy się już jak skończę. Właśnie zostałem zaatakowany przez gasta, w związku z czym mój pobyt na schodach stał się nieco niebezpieczny. A na górze z kolei zostałem zaatakowany przez Blaze'a i... no i zacząłem się palić. Ogólnie taka przygoda. Niestety nie zdążyłem tego nagrać, to bym wam pokazał. No i cóż, muszę tam wpaść i wparować i... zabić wszystkich jak leci. Albo po prostu postarać się przeżyć. No. Cóż. Ale przynajmniej mięsko dobre. No cóż, zebrałem jeszcze trochę netherraka i podejmuję drugą próbę dostania się do twierdzy. Jak on się nazywał? Gast już sobie odleciał. Chyba upiór po polsku. No a my lecimy do... twierdzy. Czy fortecy? A w zasadzie to to samo. Dobra, chyba... mogłem trochę niżej. Albo trochę wyżej. No ale zaraz wprowadzimy poprawki. Chyba prościej będzie wejść tam wyżej. Fajnie to wygląda. O, tutaj dziedziniec, czy co? Ta twierdza trochę, jak widzę, tak... wrość... Ło, to jest fajna architektura nawet. Nie spodziewałem się. Cegła z netheru. Ciekawe, czy mógłbym sam robić takie. Z czterech, nie, a z sześciu? W zasadzie. A, tu... zaraz. Tak jakby okna? Nie no, fajnie to wygląda wszystko. Przy okazji zrobiłem sobie tu schody. Ja. Oczywiście, tak. Zrobiłem sobie schody tutaj. Będę mógł wejść w jedną i w drugą stronę, no i penetrujemy dalej. Później sobie jeszcze pozbieram troszkę. Netherworld. No cóż. Zbieramy. Ciekawe, czy takie też można? Można. Nie będę aż taki... a, to jest sol, piasek dusz. Nie będę taki zachłanny, zostawię jeszcze trochę. To chyba do mikstur się przydaje, a nie będę... tak, wyszedłbym tutaj. To się do mikstur przydaje, a nie będę sobie zbierał całego od razu, żeby... no, bo może to odrasta, albo co? Chociaż z kolei, jeżeli odrasta, to mogę sobie... na przykład wziąć te dwa i żeby tu zarosły. No i zobaczymy, wrócę tu jeszcze kiedyś. No i wiem, że na pewno Blaze'y gdzieś tu były, bo we mnie strzelały, tylko gdzie? O, te wyglądają dorodnie. To trochę przypomina mi jakby pszenicę. Że z tego... a w sumie to nie wiem, co z tego. Ale są te kolejne stadia rozwoju i w ogóle... tu jest lawa, tak, nad tym. Zobaczcie, drobiazgi dodają takiego czegoś fajnego. Czyżby za tym były jakieś blazy? Tak, tak. Ała, ała.
Mam brand Blaze'a. No niestety ten mi nie zostawił, a tam są. Dobrze, że mam życie pełne. Co, ten ty też nie dasz pręta? No weź, no nie bądź te... żyła. Można się tu pogubić. Przynajmniej pamiętam koordynaty do miejsca początkowego i w razie czego wiem, którędy wracać, ale... Ło. Tutaj chyba jest niedokończona twierdza. Ciekawe, kto buduje takie twierdze w Netherze, bo raczej nie Blaze. Znam koordynatę, ale nie chciałbym się tam przekopywać, bo to jednak... O, kostka magmy. Cześć. Nie ma nic. Tutaj znowu ten. Lepiej już wracajmy. Chociaż w sumie to przydałoby się zebrać jeszcze jak z jedną pałeczkę. Bo starczy mi wprawdzie jeden ten statyw alchemiczny. Tu mi się wydawało, że jeszcze jakieś blazy mogą być. Statyw alchemiczny, jeden. Ale z tego pręta robi się jeszcze... Z tego pręta robi się jeszcze proszek ognisty, który jest składnikiem mikstur. Nie jestem pewien, czy chcę się tu zagłębiać. A jakieś tam miksturki chciałbym uważać, więc się może przydać tak w każdej postaci jakiś ten proszek czy cokolwiek innego. Gdzieś tu jest Blaze, tylko gdzie? Co najmniej jeszcze jeden. Nie jestem pewien, czy chcę trafiać na przykład na spawner. Ale na... no powiedzmy jeszcze jednego Blaze'a, który by wyrzucił tą swoją różdżkę, to bardzo chętnie. No i mam nadzieję, że killów mi się nie skończy. Bo żelaza ani nic nie mam, a ręką to jakoś tak. No, ręką rozbijać netherrack nie. Nie, dobra, dalej już nie. Nie idę. Teraz tylko jakoś znaleźć drogę powrotną. Ha, z tym może być problem. Pomieszczenia wyglądają tak samo. Czy to... A, tam! Ała. Z takiej wysokości? No nie, przesadzaj. Wow. A, tutaj jesteś. Au. Umiesz latać. No... no naprawdę jesteś żyła. Aj, aj, aj. Z deszczu podrynne. O, dobra. Przynajmniej mi to jakoś wynagrodziło. A nie... Skąpiradło.
No cóż, to ja wracam. To nadal będzie długie, męczące i uciążliwe. Więc nie wiem, czy lubicie tak patrzeć, jak to się nic nie dzieje za bardzo, więc po prostu jak wrócę, to jeszcze tylko zrobię statyw alchemiczny i będzie koniec odcinka. Sądzę, że ten będzie krótszy, bo ostatnio cały czas były takie jakieś za długie jednak, więc będzie odmiana. O, nawet nie trafił w ten most. Ma takiego cele, że nawet nie warto się z nim bawić. On się po prostu nie umie bawić. No to do zobaczenia za chwilę. No i właśnie wróciłem, dopiero co. Ostatnio z niewiadomych przyczyn zniknęła mi tam ta lawa tam na górze. Jak tam rozbiłem szkło i wszedłem, okazało się, że tam jest obsydian. Nie wiem czemu, żadnej lawy tam nie było. No i co jeszcze? No i sobie to naprawiłem. Przy okazji dowiedziałem się, że teraz te szklane panele, jak się stłucze, to... No to się stłucze, nie odzyska się ich. No... Nie, jakoś mi się to specjalnie podoba, ale... O... Teraz już jest jednolitość w kwestii szkła. A zresztą... No to co... No dobra, to jak się teraz robiło ten... statyw alchemiczny? Kojarzy mi się, że to był cobblestone i... O, tak. Właśnie stwierdziłem, że nie pamiętam, jak się kociołek robi. Ani szklaną fiolkę. No, ale tym też się mogę zająć nieco później. No, teraz to już mi mocno zarosło. Zobaczcie, jak tak stanę, to w ogóle nie widać nawet, że tam są schody. Prawie, że nie widać. Dziwnie to wygląda na mapie. A, bo jest ten śnieg. No to cóż, ustawimy sobie statyw alchemiczny. Przy okazji mam nadzieję, że da się go rozbić normalnie i zebrać. Bo jakbym chciał go gdzieś indziej przestawić, już mam pomysł na jakby nową wieżę magiczną. Nie wiem, czy ją wykonam jakoś w najbliższym czasie, ale pomysł jest. O, zobaczcie, to fajnie wygląda. No i teraz... Zastąpimy ten nędzny substytut prawdziwym stołem alchemicznym. Mógłbym coś zakląć, ale na razie szkoda mi tych poziomów. No jednak w grach, w wszystkich RPGach jestem takim typem chomika. Ani mikstur się staram nie używać, tylko na jakichś bossów czy coś, ani nic. A potem się i tak okazuje, że na bossów też się staram oszczędzać i okazuje się, że w ogóle nie zużywam. A potem się męczę przez całą grę. W zasadzie najpierw się męczę całą grę, a potem się okazuje, że mi zostało mnóstwo mikstur, które mogłem przecież zużyć wcześniej, by mi było łatwiej. I nie wiem, że to jest taki błąd, ale tak zauważyłem z tymi drzwiami podwójnymi. Choćbym wcelował w te, zobaczcie, przy samej krawędzi i wciskam prawy przycisk myszy, otwierają się te drugie. Dopiero jak te są otwarte, mogę normalnie te otworzyć. A tymczasem te mogę otwierać po prostu, a tych już nie. A, kto by tam dociekł? Aż sobie sprawdzę. Nie. Nie. Pewnie z tych sześciu bym mógł ułożyć, ale nie mam sześciu. No cóż, ponieważ Netherraku już mam dosyć dużo, to teraz powędruję sobie tutaj. Tymczasem te dwa, nie wiem czy będą mi do czegoś potrzebne, na razie tutaj. To i to też raczej tutaj. Zrobię sobie jeszcze narzędzia, ale to za chwilkę. A, wiem co jeszcze mogę pokazać.
Miałem wrażenie, że coś za mną idzie, ale to tylko było wrażenie. Nie wziąłem zboża. Tak, zagospodarowałem sobie teren za wieżą. A, tu jest ten kurczak. Właśnie uciekł mi jeden kurczak. W zasadzie to trzy, ale... ale jeden uciekł. No a tu sobie zrobiłem zagrody i hoduję tu zwierzęta. No. Tu jeszcze mają być krowy. Paszła won, paszła won. Nic się nie stało. Naprawdę nic się nie stało. No. O czym to ja mówię? Tu jeszcze mają być krowy. Przez to, że tak cały czas one podskakują, to mam wrażenie, że jakiś kolejny creeper, o wilku mowa, się skrada. Ja na razie chyba opuszczę to zacne grono. Tylko jeszcze to drewno tutaj wezmę, żeby się nie zmarnowało i znikło. Znaczy drzewo, żeby znikło, bo i tak miałem je wyciąć, ale jakoś tak... creeper mnie zastąpił. No i tam jeszcze mają być... ile razy ja zacznę ten wątek. Przy okazji tu też mi wybuchł creeper i mam już łatwiejsze przejście niż dawniej. Tak. Tam mają być krowy, ale jeszcze żadnej nie znalazłem. Muszę się gdzieś dalej wybrać, żeby pewnie znaleźć. Ale wszystko poza krową to jak na razie jest i tak niezły wynik. No. I w tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Tfu, do usłyszenia w kolejnym.